Dzień dobry, Katarzyna Mazur. Dzisiaj moimi gośćmi są Marta Basani-Prusik, dyrektor do spraw produktów inwestycyjnych i wartości dewizowych w Wędnicy Polskiej. Dzień dobry. I pan Aleksander Pawlak, prezes zarządu TAWEX. Dzień dobry. Takim przyczynkiem do naszego dzisiejszego spotkania jest bardzo intensywnie rosnąca cena złota i popularność tematu wśród tak inwestu inwestujących, jak i tych, którzy inwestowaniem się na razie tylko interesują. I na początek, ponieważ ta, ta cena za uncję zbliża się do takiej psychologicznej ceny e, 2,5 tysiąca dolarów za uncję, a jej wzrosty między innymi widzieliśmy w ostatnich dniach e, pod wpływem coraz większych napięć na Bliskim Wschodzie to gdybyśmy zaczęli od tego jak sytuacja geopolityczna wpływa na cenę złota z pewnością i wojna na Ukrainie i to co się w tym momencie dzieje w Izraelu wpływają i każdy jakby niepokój finansowy czy właśnie polityczny Wpływa na, na wzrost ceny złota. Natomiast później są jakieś decyzje polityczne czy strategiczne, które czasami przyhamowują ten, ten wzrost cenowy. I tak mamy w tym momencie właśnie taką sytuację, ponieważ rzeczywiście, jak Iran zaatakował na Izrael, to wtedy ta cena wystrzeliła do góry. Później okazało się, że Izrael nie zareagował aż tak bardzo ostentacyjnie. Ta, ta reakcja była umiarkowana. Cena złota wyhamowała, a kiedy pa parlament w Stanach Zjednoczonych przegłosował pakiet pomocowy dla wszystkich tych konfliktowych miejsc na świecie, okazało się, że ta cena jeszcze troszeczkę przyhamowała bardziej. Cena psychologiczna 2,5 tysiąca dolarów za uncję to to jest bardzo ciekawa bariera, natomiast ja już pracuję w tym biznesie 15 lat i pamiętam jak 15 lat temu taka pierwsza, tuż przed tym dołączyłam do Mennicy Polskiej, jak pierwsza psychologiczna bariera była pokonywana, to było 1000 dolarów za uncję. Także myślę, że 2500 nie przeraża mnie, nie pierwsza i nie ostatnia bariera mam nadzieję w mojej karierze związanej z tym biznesem. Zdecydowanie tego rodzaju geopolityczne zawirowania wspierają notowania złota. Ja bym tutaj też podkreślił te rolę, zwłaszcza w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie, że jego eskalacja napędziłaby notowania ropy naftowej, co z kolei napędziłoby wzrost inflacji. I tutaj złoto, jako to takie klasyczne zabezpieczenie przed utratą siły nabywczej pieniądza, bardzo dobrze by się mogło sprawdzać, więc te, te uwarunkowania. Ucieczki do złota są zbudowane nie tylko tym klasycznym zabezpieczaniem swoich aktywów przed bankructwem czy, czy kryzysem, ale też przed potencjalnymi ryzykami inflacyjnymi. To jest też to, co najmocniej wspierało notowania złota przez okres pandemii. Mieliśmy ten, w samym, na samym początku lockdownów, mieliśmy na notowaniach kontraktów spadki. Objawiły się one potem brakami fizycznego kruszcu. Natomiast następne wzrosty już były budowane nie obawami stricte covidowymi, ale przede wszystkim reakcją banków centralnych, czyli masowym dodrukiem pieniądza, rekordowo niskimi stopami procentowymi. I to powodowało stabilizację i wzrosty cen złota. No i w tym momencie tak, jesteśmy przy, w rejonach all time high. Udało się przebić 2400 dolarów właśnie w okolicach. Tego, tego wojennego kryzysu, no i w tej chwili jesteśmy w okolicach 2300 dolarów. Jeżeli chodzi o złoto jako formę inwestowania zabezpieczającą przed inflacją, według wyników przed inflacją, to złoto chroni w USA, chroni w dolarze. Natomiast dane historyczne w Polsce pokazują, że niekoniecznie przed inflacją w złotówce, z czego to wynika. Znaczy, nie do końca się mogę z tym zgodzić. Znaczy, musimy tutaj wyklarować kilka kwestii. Złoto nie jest bezpośrednią funkcją inflacji. To nie jest, porównując na przykład do obligacji indeksowanych inflacją, to nie jest tak, że cena złota to jest jakaś funkcja inflacji. Jeśli inflacja wiąże 10%, to złoto podróżuje 10%. Tak, absolutnie, absolutnie nie. E, powinniśmy przyjmować z tego jakąś dłuższą perspektywę, brać pod uwagę uwarunkowania makroekonomiczne. Natomiast w dłuższych, dłuższych okresach widać te korelacje, widać to, że złoto, e, zwłaszcza w fizycznej formie, doskonale zabezpiecza nasze, nasze aktywa, nasze oszczędności przed inflacją. E, I czy to mówimy to w ujęciu dolarowym, czy to w ujęciu e, polskiej waluty? Natomiast tak jak mówię, nie można tego brać. Na, jakby na, na wykresie znajdziemy zawsze odcinek, kiedy to, co właśnie powiedziałem, nie będzie z, z, zaspokojone, spełnione. E, no natomiast powinniśmy patrzeć jednak w dłuższym, w dłuższym horyzoncie. Tak, bo to dokładnie chodzi właśnie o ten odcinek czasowy, bo jakiś krótki odcinek czasowy, to po pierwsze jest szybka reakcja, Akcja na dolara, dlatego że złoto jest notowane w dolarach. Natomiast złotówka nie jest jakąś walutą ogólnoświatową, według której odbywają się dotowania innych notowań. Dlatego Złotówka też podąża, ale w jakimś późniejszym okresie, w związku z tym jak patrzymy na krótki okres, to wtedy rzeczywiście inflacja tylko w dolarach, ale jak troszeczkę ten okres wydłużymy, no to wtedy inflacja również na rynku polskim jest, złoto jest świetną reakcją, zakup złota jest świetną reakcją na rosnącą inflację również na rynku polskim. I pogłębiając może jeszcze ten temat, to pokazuje też jak złoto dobrze zabezpiecza inwestorów przed osłabieniem polskiej waluty, czyli w momencie kiedy mamy osłabienie złotego, tutaj można się Odwołać do początków rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kiedy notowania złota w dolarach nie, nie szły jakoś zauważalnie w górę, to nie było wcale aż tak istotne na rynkach, ale to, co widzieliśmy w Polsce, osłabienie złotego do poziomów euro, złoty pięć, na, na poziomie 5, nie widzianym nigdy wcześniej, nigdy później, e, no, dla posiadaczy złota to było, to było neutralne, bo w ujęciu złotówkowym złoto było bardzo wysoko, te poziomy dopiero teraz przebijamy w ujęciu, w ujęciu polskiej waluty, e, więc to zabezpieczenie następuje nie tylko tylko pod kątem inflacji, też właśnie osłabienia, osłabienia polskiej waluty. Wspomnieliście tutaj, ja boję państwo o perspektywie czasowej i o tę perspektywę czasową w kontekście inwestowania w złoto chciałabym zapytać, bo trochę jest tak, że wyniki różnych badań dotyczących inwestowania Polaków, tych, tych indywidualnych inwestycji pokazują, że my mamy troszkę problem z tym długoterminowym inwestowaniem. My chcemy sobie coś... Na krótko wyjąć z tego zysk, korzyść i, i być zadowoleni. Czy do takiego krótkookresowego inwestowania złoto się nadaje? W formie papierowej tak. Czyli jeśli ktoś jest zainteresowany szybkim zyskiem. To wynika z takich kulturowych też uwarunkowań. Żyjemy w Europie. Europa, wiadomo, jest raczej zbiorem krajów, gdzie na emeryturę. Niektórzy myślą, żeby odkładać, ale nie wszyscy. W Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inaczej. Jak się tam jeździ na przykład na targi, czy obserwuje się rynek złota, to tam widać już od takiego maleńkiego e, dzieci interesują się e, zarówno monetami kolekcjonerskimi, jak i złotem, dlatego że tam w kulturze e, jest zakorzenione to, że trzeba odkładać na emeryturę. Bo jak sami nie odłożymy, to będziemy pracować Aż do śmierci, bo nie ma po prostu takiego systemu emerytalnego, jaki jest w niektórych czy w większości krajów europejskich. Na rynku polskim to jest tak, so-so. W związku z tym coraz więcej osób myśli o tym, że fajnie by było mieć jakieś dodatkowe środki na emeryturę. W związku z tym coraz wcześniej myślimy o tym, żeby rzeczywiście odkładać coś w długim terminie. I złoto w postaci fizycznej, czyli sztabek i monet bulionowych, świetnie się do tego nadaje. Natomiast jak chcemy szybko nad czymś zarobić, no to złoto w formie fizycznej ja osobiście bym odradzała, bardziej w formie papierowej, czyli papierów wartościowych denominowanych w złocie, czyli na na przykład akcje kopalń czy, 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 czy tego typu papiery. Powiązał tę krótkoterminowość z stosunkowo mało zasobnym portfelem, i to jest też to, co obserwujemy na przestrzeni ostatnich 5-10 lat, że ten portfel polskiego inwestora zauważalnie rośnie. Jest to powiązane przede wszystkim z, jakby nie patrzeć, rosnącymi dochodami, rosnącą zamożnością społeczeństwa. I, i dzięki temu, że mamy trochę więcej oszczędności niż ta trzymiesięczna poduszka na zasadzie: stracę pracę, muszę coś mieć. coraz coraz większą grupę inwestorów w Polsce widzimy, którzy mają większe Oszczędności i są skłonni poszukiwać innych rozwiązań niż krótkoterminowa lokata czy jakaś szybka spekulacja w nadziei na to, że, że, że to coś zmieni. Także e, zdecydowanie e, widać te, te, te zachowawczość i potrzebę płynności, ale też widać rosnący trend tego, że szukamy trwalszych, dłuższych, dłuższych opcji. A propos tego portfela inwestycyjnego Polaków, kto w Polsce inwestuje w złoto? Jaka jest struktura tego rynku? Kto, naj... Kto odpowiada za największe zakupy? Niestety, mężczyźni. <laughs> w zdecydowanej większości są to mężczyźni w wieku. No i tutaj właśnie ten wiek jest ciekawy, dlatego że jak 10 lat temu by Pani to pytanie zadała, no to tutaj 60 plus byłby, byłoby pierwszą odpowiedzią. Teraz rzeczywiście w tej grupie wiekowej jest najwięcej klientów. Ale prawie tyle samo jest już o dekadę mniej, czyli 50-60, i tyle samo, co w tym przedziale, jest też 40-50. Także widać, że już coraz młodsi sięgają po tego typu inwestycje, które kilkanaście lat temu były jakby równoważne tylko i wyłącznie z, z seniorami. Mogę, mogę tylko potwierdzić obserwacje tutaj. To profil klienta jest zdecydowanie bardzo, bardzo podobny. Dodałbym, że nie, 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 nie powiązywałbym złota tylko i wyłącznie z osobami starszymi, dojrzalszymi Widzimy też rosnące zainteresowanie wśród osób młodych. Natomiast. Jeśli chodzi o liczbę klientów, to, to to wcale nie jest mały udział, natomiast co, co do zasady są to oczywiście mniejsze. Najmniejsze zakupy. U klienta 20-30 lat raczej dominuje potrzeba nabycia pierwszego mieszkania, uzbierania wkładu własnego. Natomiast też widać, widać rosnące zainteresowanie wśród tych klientów. Więc to nie jest tak, że złoto jest tylko dla dojrzałych osób, jest absolutnie uniwersalnym aktywem. Z przeprowadzonych w ubiegłym roku badań wynika, że tylko 14% Polaków inwestujących kupiło złoto. Złoto inwestycyjne. Jakby z mojego punktu widzenia, to daje perspektywę na rozwój temu, temu rynkowi, bo jeszcze trochę z nas tego złota nie kupuje. Jaki wy widzicie potencjał na. Bardzo wzrost. duży, bardzo duży, no dlatego też tu jesteśmy, bo w, w mojej ocenie świadomość Polaków, że można kupić fizycznie sztabkę złota, czy moneta jest wciąż mała, niska. I, I dlatego uważam, że powinniśmy edukować, tłumaczyć, na czym ta inwestycja polega, bo to też nie jest tak, że to jest zupełnie bezpieczna przystań i na pewno się nie straci na złocie. To na pewno tak nie jest. Także na pewno zachęcam wszystkich do tego, żeby poznać lepiej te inwestycje i, i Później już samo kupno nie jest zupełnie trudne. Odbywa się w podobnych warunkach jak zakup każdej, każdego innego towaru. Tutaj też warto byłoby powiedzieć, że złoto inwestycyjne co do zasady jest relatywnie nowością na rynku, jest świeżym aktywem, bo jeszcze. Na rynku polskim. Nawet globalnie, jak się na tym zastanowić, to do lat 70., jeśli chciałem mieć złoto, to kupowałem dolary. W momencie, kiedy tak naprawdę, złoto inwestycyjne jako kategoria e, powstało dopiero w latach 70., kiedy e, zawieszono wymienialność dolara na, na złoto. E, w tym momencie pojawiła się przestrzeń na rynku na to, że inwestorzy, którzy chcą mieć. Pieniądze w złocie muszą je fizycznie nabyć, bo już nie mogą dysponować dolarami w tej formie. E, więc tutaj e, nie mamy jakichś wielowiekowych tradycji e, inwestowania w to. Dodając jeszcze, na, e, idąc, idąc dalej, już wracając na, na polski rynek. E, Mieliśmy zakaz posiadania złota inwestycyjnego w, w PRL-u. Następnie mieliśmy bardzo burzliwe lata 90., kiedy każdy, kto miał jakieś pieniądze, skupiał się na rozwoju swojego biznesu, na kupowaniu mieszkania, budowaniu domu, Nie, niekoniecznie na odkładaniu w bliżej nieokreśloną przyszłość. No i dopiero Była to gigantyczna inflacja, tak? Także każdy absolutnie, pieniądze. Absolutnie, tutaj to, nie? Bardzo, to bardzo intensywne czasy, jakby to, to, to jest bezdyskusyjne. I dopiero teraz mamy to, właśnie mówiąc o tym pokoleniu, powiedzmy, 50-latków, którzy kupują złoto, no to to jest to pokolenie, które w latach 90. zaczynało swój biznes, rozwijało go i teraz ma te oszczędności, ma ten bufor, który chce ulokować gdzieś poza na przykład tą firmą, którą od lat rozwija. Tutaj też warto dodać, że dlaczego akurat ja mówiłam o tym, że rynek polski jest stosunkowo młody? Dlatego, że tak naprawdę o złocie inwestycyjnym możemy mówić dopiero od tego momentu, kiedy nie mamy VAT-u na złocie, czyli od, od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej, bo to w tym momencie się jakby zmieniły przepisy w Polsce i wtedy złoto inwestycyjne możemy postawić. Tutaj tak, było, było tak, już postawione tak, na równi tak. z dolarem, ale to może uściślimy. Jakby złoto inwestycyjne, dolar, euro, to jest jedna półka, tak? Ja jestem z pokolenia, które jakby obraz złota miało taki, że babcia przyszła i powiedziała, dziecko, bo ja tu mam pierścionki, mam łańcuszki, mam coś tam, ja ci to zostawię. Jak ja już, już mnie nie będzie, to ty sobie to przetopisz, ty będziesz miała to złoto. Wy mówicie o złocie inwestycyjnym, mówicie o czymś zupełnie innym, co dla wielu naszych odbiorców właśnie może być nieoczywiste. W jakiej formie my możemy dzisiaj to złoto inwestycyjne, to złoto inwestycyjne kupować? Co to jest? Tak. Forma inwestycyjna, czyli taka, która jest zwolniona z VAT-u, to jest albo sztabka. Albo moneta bulionowa, czyli ta, która ma najwyższą próbę. Mamy tutaj, e, Takie na przykład przykłady. jak tutaj mamy przykłady. Natomiast złoto jubilerskie na rynku polskim nie jest postrzegane jako inwestycja. Natomiast to też y, patrzymy na skrawek na polskiego inwestora, bo już gdybyśmy pojechali do Dubaju, no to tam łańcuszek jest też widziany mniej więcej na równi z, y, ze sztabką złota. i tylko, że tamten łańcuszek jest zrobiony też prawie z czystego złota. To jest zupełnie inny rynek. Na rynku polskim sztabka i moneta bulionowa. Zdecydowanie tak. Natomiast warto też mieć na uwadze to, że to jest w środku też jest złoto. W tych pierścionkach zazwyczaj próby 585, próby przynajmniej tak klasyczna, klasyczna biżuteria w takiej, w takiej próbie jest robiona, też jest te 58,5% złota. I też można je traktować jako element swoich oszczędności. Podstawą częścią, podstawowym powodem, dla którego nie warto w biżuterii powiększać swoich oszczędności w złocie, jest właśnie to zwolnienie z VAT-u. Czyli to, że w momencie, kiedy kupujemy biżuterię, mamy i VAT, i koszt wyrobu. W Polsce mamy też raczej taką tradycję delikatniejszych, lekkich wyrobów, cienkich, tam tak koszt produkcji znacząco podbija. Cenę produktu ostatecznego, co powoduje, że cena za gram wyrobu jest dużo wyższa niż właśnie na przykład w krajach arabskich, gdzie jest tradycja takich bardziej intensywnych, ciężkich łańcuchów czy naszyjników. Więc pod tym kątem warto, warto te pierścionki dalej mieć. Natomiast ewentualne powiększanie, powiększanie pozycji w złocie zdecydowanie powinno się odbywać właśnie w formie sztabek lub, lub monet. No i to też jakby jest inna kategoria, tak? Tak. bo tutaj mamy złoto inwestycyjne, czyli w postaci sztabek i monet bulionowych stawiamy obok euro i dolara, a złoto w postaci biżuterii, czy na przykład monet kolekcjonerskich, o których nie mówimy, a też są złote, no to wtedy już stawiamy bardziej na równi na przykład z obrazami czy z winami. Także to jest troszeczkę inna kategoria inwestycyjna, ale cały czas inwestycyjna. Mówiliście tutaj o tym braku vat więc nasuwa mi się pytanie, czy polscy przedsiębiorcy też widzą w złocie potencjał inwestycyjny? Prywatnie, bo jest kwestia taka, że złoto jest tym aktywem, które chcemy mieć jako my. Nie, nie, nie bardzo jest sens z perspektywy firmy, która zajmuje się. Czymś innym niż obrót złotem, e, przechowywać swoje aktywa w złocie. Więc raczej jest takim bardziej standardowym e, mechanizmem dla polskiego przedsiębiorcy, jest wypłata na przykład zysków ze swojej działalności w formie dywidendy, czyli to jest działalność po prostu, e, zachowanie, zachowanie tych zysków i nabycie złota. Jako osoba fizyczna, prywatnie, jest to z bardzo wielu powodów prostsze i bardziej efektywne, no i zapewnia też tę te, jedną z bardzo ważnych cech złota, czyli tą prywatność, tą mobilność, że to złoto jest moje, w każdej chwili mogę z nim wyjechać, sprzedać się gdziekolwiek. Nie mam tych ograniczeń związanych właśnie z tym, gdyby na przykład to złoto było w spółce. Zgodzę się, że większość rzeczywiście tak postępuje przedsiębiorców, natomiast zdarzają się i to niemałe zakupy, które firmy inwestycyjnie kupują złoto właśnie stricte inwestycyjnie, niezwiązane zupełnie z branżą. A propos ograniczeń, w 2020 roku w Niemczech został wprowadzony taki limit anonimowych zakupów transakcji gotówkowych, jeżeli chodzi o. O metale szlachetne i to jest ustalone na poziomie 2000 euro. W Polsce są takie limity, że, że za gotówkę nie można. Czy tutaj to jakby dwie różne rzeczy nas ograniczają? Po pierwsze e, e, przepisy o działalności kantorowej i tutaj mamy 15 000 euro, ale e, drugi przepis, który, e, który dotyczy zwolnienia z podatku VAT złota, obliguje. E, do, y, sprzedających do... No nie ma tej, anonimo, nie, nie ma tej anonim anonimowości. Y, musimy zbierać dane od klientów. Y, czyli stricte złota inwestycyjnego nie można kupić anonimowo. Natomiast platyna już tak. Do tych 15 tysięcy euro. Powyżej już jest AML, czyli y, ustawa o y, praniu brudnych pieniędzy. Ja bym dodał tutaj jeszcze, że y, 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 są te limity, natomiast w tej chwili można przyjść do... Y, do Tawelksu, do Mienicy Polskiej, położyć na stole 2 miliony złotych w gotówce i nabyć za to złoto. Trzeba powiedzieć, skąd się ma te pieniądze, dać się opowiedzieć o nich troszkę, natomiast można to zrobić. W Wytacji klienci przeważają, nie yy, wiem, jak Tak, u... często, często klienci takie preferują, takie. preferują taką formę płatności z bardzo wielu powodów. Dla nas jako przedsiębiorców jest również korzystniejsze niż płatności na przykład kartowe ze względu na koszty obsługi tych, tych transakcji. Gotówka w przypadku zwłaszcza większych wolumenów, jest zauważalnie znacząco tańsza niż płatności kartowe. I w tym momencie procedowana jest uchwała w Parlamencie Unii Europejskiej, to też jest bardzo ważne, która ma na celu zakaz płatności gotówkowych powyżej 10 tysięcy euro. Powszechny w całej Unii Europejskiej zakaz. Co oznacza nie tylko w przypadku metali szlachetnych, ale ogólnie w całej gospodarce. I jest tam również zapisane, że limity identyfikacji transakcji będą już od 3000 euro. Więc mówimy tutaj o potencjalnie ekstremalnym zaostrzeniu przepisów i o bardzo dużej ingerencji w naszą prywatność. A bardzo mało się o tym mówi, więc też jest to ważne nie tylko w kontekście metali szlachetnych, ale myślę ogólnie obrotu gospodarczego. Tak, bo to nie dotyczy tylko, tylko w tak ogóle tak, płatności jest gotówkowych. Uniwersalne, tak, jak, jakiś czas temu gościłam tutaj Kamila Gancarza, który z specjalizuje się w bitcoinie i on też jakby w którymś momencie zwrócił uwagę na to, że w ogóle gotówka powoli przestaje być legalnym środkiem płatniczym, skoro jest aż tak dużo i coraz więcej na świecie ograniczeń. Tak, tak, I, tak. I, I dzieje się to wbrew woli na przykład polskiego konsumenta. Według naszych ostatnich badań e, udział Polaków, którzy preferują płatności gotówkowe rośnie. Jest to w tej chwili 38%. Polaków, którzy deklarują, że wolą płacić gotówką. I wbrew im, wbrew ich decyzjom gospodarczym, wbrew decyzjom gospodarczym również firm, które z przyjemnością gotówkę przyjmują, e, wprowadza się takie regulacje, no jest to absolutnie przerażające. Jak jest z wyborem odpowiedniego dostawcy złota? Jak nie wpaść w pułapkę inwestycyjną? Bo jestem na rynku, jak przygotowywałam się do rozmowy z Wami, jest mnóstwo firm, o których ja, jako laik, nie jestem w stanie pozyskać informacji żadnych więcej poza tym, że można u nich świetnie wydać pieniądze. No są dwie firmy, można, można zignorować pozostałe, nie, mówię bardziej, bardziej poważnie. E, tak, rynek, rynek się bardzo, bardzo rozrósł, e, zdecydowanie firm oferujących metale szlachetne przybyło. E, natomiast to, to, czym bym się kierował przede wszystkim, to fakt, czy firma ma oddziały stacjonarne, czy można gdzieś przyjść, porozmawiać z kimś, to nie jest jakiś tam jeden sklep internetowy, prowadzą nie wiadomo gdzie, tylko że są faktycznie oddziały w których pracują ludzie, z którymi można porozmawiać, którzy są profesjonalni w tym zakresie dodałbym do tego element fizycznej dostępności kruszcu, czyli to, że nie kupujemy z terminem dostawy. Złoto to nie jest samochód, na który trzeba czekać pół roku. To, to powinno być realizowane... No chyba, że mamy środek COVID-a i nie możemy... No przeżyć. tak, tak. Wtedy, wtedy delikatne, delikatne opóźnienia wtedy, wtedy się zdarzają. Natomiast co do zasady e, złoto ma być tym aktywem, który jest tu i teraz i, i, i jest dostępne od ręki, czy, czy w jakimś jedno-dwudniowym terminie. E, to jest to jest bardzo ważne, bo też pokazuje profesjonalizm dostawcy to, że on sam przechowuje swoje aktywa w złocie, wierzy w to złoto i, i, i ma zaufanie do tego, co robi. A więc to są, to są jakieś takie dwie, dwie kluczowe kwestie. Dodałbym do tego fakt, że na rynku złota nie ma okazji, więc jeśli ktoś proponuje nam złoto 5% poniżej ceny rynkowej, którą widzimy na wykresach, to. Pewnie chce nas oszukać, bo nie ma żadnego problemu, żeby to złoto odsprzedać w okolicach ceny rynkowej. Złoto tak samo bez problemu można kupić nieco powyżej ceny rynkowej, więc jakby nie, nie ma powodów, żeby takie okazje się pojawiały, więc zdecydowanie czerwono-żółte światło powinno nam to zapalać. Ja jeszcze jedną rzecz bym dodał, bo jak z jednej strony trzeba wejść w inwestycje, ale trzeba też z niej wyjść. Także jeśli szanujący, każdy szanujący się dealer, czy producent też no, oprócz tego, że proponuje sprzedaż, to proponuje jeszcze odkup tego produktu. Czyli to jakby świadczy, że skoro ten produkt sprzedajemy, mennica na przykład oferuje lepszą cenę, jak ten produkt jest w nienaruszonej postaci, czyli zamknięty na przykład w certificardzie, no to wtedy jakby zaświadcza tym samym, że w środku jest złoto, a nie coś innego. Nie wolfram na przykład. Co się zdarzało niestety na rynkach światowych porozmawialiśmy o klientach indywidualnych, odrobinę o, o tych inwestorach, przedsiębiorcach. Chciałabym jeszcze zapytać o nasz bank centralny, o Narodowy Bank Polski. Polska w tej chwili prze, przechowuje w złocie 13% aktywów rezerwowych, docelowo NBP deklaruje 20%. Co to, co to daje? Banki centralne kierują się Stanem Złota z kilku powodów. Pierwszym jest bardzo wysoka płynność złota i tu też można od razu rozwiać wątpliwości co do przechowywania części rezerw w Polsce, części w Londynie. To nie jest zła decyzja, to jest bardzo rozsądna decyzja, bo dzięki temu Narodowy Bank Polski ma możliwość, w razie potrzeby interwencji na rynkach, bardzo szybko upłynnić część złota, żeby na przykład wesprzeć kurs polskiego złotego. Więc dla, dla tej płynności, to złoto, przynajmniej część jego, powinna być blisko, blisko globalnych rynków. Część oczywiście powinna być u nas, czyli dokładnie, dokładnie tak, jak to funkcjonuje w tej chwili. Kolejnym elementem jest to, że złoto jest historycznie kluczowym, krytycznym elementem rezerw banków centralnych. Wspominaliśmy już o tym, że do lat 80. dolar był wymienialny na złoto, czyli de facto złoto było pieniądzem jeszcze, jeszcze w latach 60. tych Tak, i, i strasznie szybko o tym zapomnieliśmy wszyscy jako gospodarka, jako społeczeństwo. Ten, ten element jest bardzo ważny, bo oprócz, oprócz płynności złoto gwarantuje to pełne bezpieczeństwo w kontekście do druku, czyli złota nie wyprodukujemy. Złoto, z, wydobycie złota jest jakimś bardzo małym elementem tego złota, które jest na powierzchni. Nie, nie da się tego tutaj wyprodukować, dodrukować, co mamy do czynienia z, z walutami. E, no i nie ma ryzyka bankructwa, czyli nie ma tutaj tego fenomenu, że jeśli bank centralny ulokowałby na przykład środki w obligacjach jakiegoś kraju, który ogłosiłby upadłość, weźmy case Argentyny ostatnio na przykład, czyli gdyby Narodowy Bank Polski przebywał rezerwy w argentyńskim peso, w obligacjach Argentyny, no to nie mielibyśmy już tych rezerw. A w przypadku złota nie ma tego ryzyka. To jest dość mocny przykład, natomiast pokazuje, dlaczego kierujemy się raczej w stronę na przykład Stanów Zjednoczonych, a nie Argentyny. Także to są takie główne powody i ta, ta decyzja zwiększenia udziału złota do, do około 20% wydaje się być bardzo dobrym kierunkiem i plasuje też Narodowy Bank Polski w sąsiedztwie e, najważniejszych banków centralnych na świecie. Właśnie, bo to też jest ważne, żeby powiedzieć, że w tym momencie rzeczywiście dużo mówi się o tym, że banki centralne kupują, e, bo rzeczywiście tak jest. Chiny kupiły bardzo dużo złota, czy Polska na drugim miejscu była, jeśli chodzi o e, na banki centralne w kolejce, które najwięcej kupują. Złota w zeszłym roku, natomiast to kupują banki krajów rozwijających się i krajów, które, znaczy rozwijających się, może źle powiedziałam. Te, te banki, które już mają najwięcej złota i kupiły go już dawno temu, to nie kupują, tylko te inne, które uzupełniają zapasy i zbliżają się do tych, tych na przykład do, do Stanów Zjednoczonych które, czy do Francji, które mają już duże zasoby. I to nie jest tak, że wszystkie banki kupują Turcja, Chiny, Polska to są w tym momencie te banki centralne, które kupują najwięcej złota na świecie. Co złoto ma wspólnego ze sztuczną inteligencją? Jak wynika z badań z 2023 roku, rozwój sztucznej inteligencji powinien, czy technologii związanych ze sztuczną inteligencją, powinien też pobudzić zapotrzebowanie na złoto i na inne metale szlachetne przy tw tworzeniu mechanizmów. I takie tak? jest oczekiwanie. Natomiast to też. Ja myślę, że w globalnym ujęciu to myślę, że jakiejś rewolucji aż tak gigantycznej nie będzie. Natomiast jak zobaczymy na taką globalną strukturę popytu na złoto, no to w tym momencie mamy przemysł odpowiedzialny mniej więcej za 5% tych zakupów. Natomiast jeszcze 15 lat temu to było prawie dwa razy tyle. Myślę, że po prostu powrócimy do tej struktury, którą mieliśmy kilkanaście lat temu. Nie spodziewałabym się tutaj jakiegoś. Gigantycznego pędu, który po prostu zmieni zupełnie świat i cenę złota. Można powiedzieć, że ten popyt związany z sztuczną inteligencją będzie stopniowo zastępował popyt dentystyczny, który jeszcze do niedawna był no wyszczególniany tak. w raportach. Tam, no e, tak. Odchodzi się od tego, natomiast e, to, to, to jest mniej więcej ta skala, o jakiej rozmawiamy. To jakby, tak, zastosowanie jest, tak, jakiś popyt z tego wyniknie. E, czy zobaczymy to na wykresach? Prawdopodobnie nie. Tak, to też zależy, jak się jak tak. oczy będziemy, jak będziemy, tak. będziemy musieli podkreślić wagę, no tak. to powiemy, że dwa razy taki jest teraz tak. popyt na przemysł, ale jak zobaczymy w ujęciu globalnym, to się z pięciu zrobi tam siedem i pół może. No dobra, słuchajcie, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby sobie dzisiaj kupić sztabkę złota i mieć poczucie, że się zainwestowało? 340 zł w tej chwili, jednogramowa sztabka. Da, to, się, da, mamy jedno, da, się, nawet, da się nawet niżej zejść, to prawda. E, tak. No, nawet te, te małe sztabki e, mają, mają swój inwestycyjny potencjał. E, u nas obserwujemy klientów, którzy regularnie nabywają, na przykład dla, dla dziecka za 800, plus, przechowują część e, właśnie w tych, w tych jednogramowych sztabkach, co miesiąc, co miesiąc je nabywają. E, natomiast, co do zasady, takim klasycznym inwestycyjnym wyborem, jest ta uncja trojańska, to jest nieco ponad 31 gram czystego, czystego kruszcu. No i w tej chwili ta forma fizyczna to jest okolice 10 tysięcy złotych. Czy tu mówimy o uncjowej sztabce, czy o klasycznych monetach bulionowych takich jak wiedeński filharmonik, czy, czy, czy złota Brytania. Więc można zacząć już od, już od 300. A taką najpowszechniejszą metodą jest koło tych 10 tysięcy. To też zależy właśnie czy Komuś myślimy o tym, żeby komuś podarować tę sztabkę, czy sami inwestujemy, bo oczywiście no, tutaj y, mówimy o jednym gramie, my mamy już jedną czwartą grama, dlatego że to złoto jest tak drogie, że trzeba było pomyśleć, żeby tę poprzeczkę i tę barierę troszeczkę obniżyć, także już za 100 zł można kupić, powiedzmy, tak, tę najmniejszą sztabkę złota. I jeśli obdarowany dostanie, y, w takiej formie pieniądze, no to oczywiście jest to dla niego inwestycja, bo myśli o długiej perspektywie. Natomiast, jakbyśmy kupowali sami dla siebie w takiej formie, no to już wtedy musimy mieć na uwadze fakt, że im większa sztabka, tym gram złota jest w niej tańszy. Czyli w kim, ki, wytworzenie kilogramowej sztabki kosztuje mniej więcej tyle samo, co jednogramowej sztabki. I zupełnie inaczej to się na gramy rozkłada, bo tu dzielimy przez jeden, a tu dzielimy przez tysiąc. Także to jest ta różnica. Natomiast z drugiej strony, jak wychodzimy z inwestycji, to jak kupujemy tysiąc gramowych sztabek, no, mamy takich klientów wbrew pozorom, szczególnie po ataku Rosji na Ukrainę, którzy liczą na to, że później będą wymieniać te drobne sztabki na jakieś podstawowe produkty potrzebne do życia. No to wtedy będziemy mogli po kawałku wymieniać. Natomiast, jak już mamy kilogramową sztabę, jesteśmy typowym inwestorem, który kupuje, przechowuje, to albo mamy sztabę, albo złoto. Nie tniemy sztabki, także tu musimy się też z tym liczyć. Także w zależności od indywidualnych potrzeb różne są sztabki złota, różne produkty. Na koniec naszej rozmowy, czego Wam jako przedsiębiorcom, przedstawicielom tej branży, z Waszego punktu widzenia potrzeba, żeby ten sektor mógł się rozwijać? Tak w takim ujęciu y, prawnym, ustawowym, ale też y, nastrojów społecznych, wiedzy społeczeństwa na temat inwestowania? Dla mnie kluczowa jest edukacja, bo tak jak już wcześniej zostało wspomniane, że tylko niewielki procent społeczeństwa. Inwestującego, a już inwestującego społeczeństwa nie jest dużo, a jeszcze tylko kilkanaście procent ma świadomość tego, że można z łatwością zainwestować pieniądze w, w kruszec w formie fizycznej. To jest to istotne, żeby po prostu jak najwięcej o tym mówić, jak najwięcej tłumaczyć, na czym polega ta inwestycja i od najmłodszych lat dlatego, że jak mówimy o tym, że jest to wieloletnia, wieloletnia inwestycja, to jak najwcześniej powinniśmy zaczynać, a nie jak najpóźniej wchodzić właśnie w inwestycje w złoto w formie fizycznej. Powiedzieliśmy o edukacji to kwestie regulacyjne też poruszmy. No te, te, te limity gotówkowe są bijące w nas szczególnie z kilku powodów. To jest, e, pierwsza kwestia jest taka, że ten, ten zakaz już w tej chwili nie ma sensu, bo jedyne co robimy to to, że ta transakcja na te 2 miliony złotych e, nie odbędzie się... W w kraju Unii. Ona się odbędzie albo za granicą, albo w szarej strefie. To jest jedyne, co osiągniemy w tym momencie, e, czyli stracimy jaką, jakąkolwiek kontrolę w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy nad tego rodzaju transakcjami, gdzie w tej chwili, e, choćby ze względów bezpieczeństwa, choć ze względu na komfort, jaki dostarczają profesjonalni dystrybutorzy złota, one się odbywają w firmach, które przestrzegają regulacji, które chcą je wypełniać, bo są żywotnie zainteresowane tym, żeby prowadzić e, działalność zgodnie z, ze wszelkimi możliwymi regulacjami. Tylko właśnie te regulacje muszą mieć zdrowy rozsądek, muszą mieć sens i muszą prowadzić do tego, że e, działalność jest rozwijana, prowadzona, jakoś kontrolowana, a nie de facto zabijana. To taki regulacyjny przekaz, żeby też oprócz edukacyjnego, pod czym się oczywiście w 100%, 100 podpisuję. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję bardzo. bardzo. Państwa zapraszam do oglądania.